Ready for the exam? You must defeat the Devourer as part of the exam. Remember to prepare before the fight. Wiedźmin Pogromca Potworów to najnowsza gra ze znanego i lubianego uniwersum stworzonego przez Andrzeja Sapkowskiego. Już od 21 lipca gra będzie dostępna dla graczy na platformach mobilnych Android i iOS. Produkcja jest tytułem czerpiącym z koncepcji gry Pokémon Go, jednak oferuje również bardziej rozbudowane wątki fabularne, ciekawy system walki oraz wytwarzania przedmiotów. His eyes beheld a most curious sight. A wild assortment of papers, books, boxes and garments laying on the ground. And sitting in the middle of it all, a clearly pained and muddled young man, dressed in the Skellige fashion. The Witcher sighed and stepped towards him. Zadania fabularne rozmieszczane są w odległości od kilkuset metrów, nawet do kilku kilometrów od naszej bieżącej lokalizacji. Asking myself the same. Thorstein, a merchant. Completely bankrupt till I get back the wares strapped to that horse. Maybe, could you help? Perhaps, I'll pay you well, you can be sure. Musimy przygotować się na dłuższy spacer, bo potwory nie stoją na każdym rogu. Trzeba jednak pamiętać, że grałem w wersję testową, więc na czas premiery może się to wszystko zmienić na lepsze. Gra wykorzystuje moduł rozszerzonej rzeczywistości, który działa bardzo sprawnie i potwory prezentują się naprawdę okazale. Wytwarzanie przedmiotów wymaga od nas konkretnych składników, które możemy znaleźć podczas naszych podróży. Istnieje też druga opcja. Możemy je kupić w sklepie za realne pieniądze. Rozwój postaci wygląda klasycznie. Polega na zdobywaniu doświadczenia przez walkę i rozdysponowania punktów w drzewku umiejętności. Mamy możliwość wymiany ekwipunku. Niestety na tę chwilę znalazłem tylko możliwość zakupu nowych mieczy i pancerzy w sklepie w aplikacji. Premiera już 21 lipca, także serdecznie Was zapraszam do gry. Mówił dla Was Olej, dzięki za uwagę.